wstążki, w które wyposażony jest Word, pozwalają na bardziej intuicyjne korzystanie z programu niż we wcześniejszych wersjach. Wstążka znajduje się w obszarze w górnej części okna programu. To jest właśnie obszar, na którym znajduje się wstążka. Dzięki wstążce najbardziej popularne polecenia znajdują się na pierwszym planie i nie trzeba ich szukać w różnych częściach programu przy wykonywaniu najczęstszych czynności. Taka zmiana ma zdaniem twórców ułatwić i przyspieszyć pracę. Dzięki temu polecenia znajdują się w optymalnym położeniu. Na wstążce znajdują się trzy rodzaje składników. Pierwszym z nich są karty. Istnieje 7 podstawowych kart znajdujących się u góry ekranu. Każda z nich reprezentuje pewien zakres działań. Po uruchomieniu programu Word domyślnie wyświetlana jest zawartość karty o nazwie narzędzia główne. Kolejno mamy karty wstawianie, układ strony, odwołania, korespondencja, recenzja, widok. Aby przełączyć się na interesującą nas kartę, wystarczy wskazać ją kursorem myszy i nacisnąć raz lewy przycisk myszy. Kolejnym składnikiem wstążki są grupy. Każda z kart zawiera kilka grup, które znajdują się spokrewnione ze sobą narzędzia oraz opcje. Kolejnym składnikiem wstążki są polecenia. Polecenie oznacza przycisk, pole do wprowadzenia informacji lub menu. Każdy element, który został uważnie dobrany na podstawie działań użytkownika, znajduje się właśnie na kartach. Na przykład karta narzędzia główne zawiera na przykład wszystkie najczęściej używane elementy, takie jak polecenia w grupie czcionka służące do zmiany czcionki tekstu. W tym miejscu mamy grupę czcionka, powyżej polecenia. Możemy zmienić krój czcionki, rozmiar czcionki, pogrubić czcionkę, pochylić, podkreślić oraz użyć wielu innych poleceń z grupy czcionka. Możemy dodać także przekreślenie tekstu, wyróżnić tekst, zmienić kolor czcionki, dodać efekty tekstowe, zaznaczyć tekst jako indeks dolny lub górny w grupie akapit. Znajdziemy funkcje odpowiedzialne za tworzenie wypunktowanych list. Tutaj także będziemy wybierać wyrównanie tekstu do lewej, do prawej lub do środka. W grupie style wybieramy styl tekstu. Z funkcji tej będziemy zapewne dość często korzystać. Styl bowiem umożliwia automatyczną zmianę wyglądu całego dokumentu. Na pierwszy rzut oka pewne polecenia z poprzedniej wersji programu Word mogą być niewidoczne. Nie należy się tym przejmować. Niektóre grupy mają małą ukośną strzałkę w prawym dolnym rogu. Ta strzałka nosi nazwę Uruchom okno dialogowe. W przypadku jej kliknięcia nastąpi wyświetlenie większej liczby opcji powiązanych z daną grupą. Często będą one wyświetlane w postaci okna dialogowego znanego z poprzedniej wersji programu Word. Mogą także przybrać wygląd okienka zadań o znanym wyglądzie. Aby uruchomić okno dialogowe w grupie, należy wskazać kursorem myszy małą ukośną strzałkę w prawym dolnym rogu. Następnie nacisnąć raz lewy przycisk myszy.
przycisk o nazwie menu plik. Oferuje dostęp do najważniejszych operacji związanych z plikami oraz opcji kontrolujących pracę aplikacji. Przycisk ten znajduje się w lewym górnym rogu okna programu Word. Wskazanie kursorem myszy i kliknięcie w ten przycisk spowoduje wyświetlenie menu. Menu to składa się z dwóch części. W jego lewej kolumnie widoczne są najważniejsze polecenia i grupy poleceń związane z plikami programu Word. Zaś w prawej wyświetlane są rozwinięcia grup lub lista ostatnio używanych plików. Innym przydatnym elementem interfejsu jest niewielki pasek narzędzi znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie z przyciskiem menu plik. Jest to pasek Szybki dostęp. Oferuje on dostęp do najczęściej używanych kontrolek. Standardowo znajdują się tam przyciski zapisywania pliku, cofania i powtarzania ostatniej operacji. Istnieje także możliwość dodawania do paska innych kontrolek. Mini pasek narzędzi. Mini pasek narzędzi, w zależności od ustawień programu, może być wyświetlany po zaznaczeniu dowolnego fragmentu tekstu. Są na nim umieszczone najczęściej używane polecenia. Załóżmy na przykład, że trzeba szybko sformatować dowolny tekst, lecz w danej chwili praca jest wykonywana na karcie układ strony. W celu wyświetlenia opcji formatowania można kliknąć kartę narzędzia główne. Istnieje jednak szybszy sposób. Wskaż kursorem myszy początek tekstu, naciśnij trzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy, następnie przeciągnij kursor na koniec tekstu. Zostanie wyświetlony zanikający pasek, mini pasek narzędzi. Jeśli go wskażesz, stanie się wyraźny i będzie można na nim kliknąć opcję formatowania.